W tym edukaście opowiem Wam o Deklaracji Praw Seksualnych. Deklaracja Praw Seksualnych została uchwalona przez Międzynarodową Organizację Zdrowia w 2002 roku. Prawa seksualne należą do uniwersalnych praw człowieka, bazujących na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich. Prawo pierwsze. Prawo do wolności seksualnej. Wolność seksualna obejmuje możliwość jednostki do wyrażania pełni potencjału seksualnego. Jednakże wyklucza wszelkie formy przymusu seksualnego, wykorzystywania oraz nadużyć w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek sytuacji życiowej. Przykład złamania tego prawa: wywieranie presji na partnera, partnerkę, by rozpoczęła współżycie seksualne. Prawo drugie. Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała. Prawo to pozwala człowiekowi podejmować niezależne decyzje dotyczące własnego życia seksualnego, zgodne z własną moralnością i etyką społeczną. Obejmuje ono również możliwość sprawowania kontroli oraz zadowolenia z własnego ciała, z wykluczeniem tortur, okaleczeń i jakiejkolwiek przemocy. Przykład złamania tego prawa. Agresja słowna i fizyczna wobec osób o innej niż heteroseksualna orientacji. Prawo trzecie. Prawo do prywatności seksualnej. Obejmuje możliwość podejmowania indywidualnych decyzji i zachowań w sferze intymnej w stopniu, w jakim nie naruszają one praw seksualnych innych osób. Przykład złamania tego prawa. Zmuszanie partnera, partnerki do takich form aktywności seksualnej, na jakie nie ma on, ona ochoty. Prawo czwarte. Prawo do równości seksualnej. Odwołuje się ono do wolności od wszystkich form dyskryminacji, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy społecznej, religii lub niepełnosprawności fizycznej albo emocjonalnej. Przykład złamania tego prawa. Wyśmiewanie osób, które ze względu na światopogląd lub wyznawaną religię chcą zacząć współżycie dopiero po zawarciu związku małżeńskiego. Prawo piąte. Prawo do przyjemności seksualnej. Przyjemność seksualna, włączając zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu. Przykład złamania tego prawa. Przekazywanie w szkole fałszywej informacji, że masturbacja prowadzi do zaburzeń. Prawo szóste. Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności. Wyrażanie seksualności obejmuje więcej niż przyjemność erotyczną lub zachowanie seksualne. Ludzie mają prawo do wyrażania swojej seksualności przez komunikowanie się, dotyk, wyrażanie uczuć miłości. Przykład złamania tego prawa. Reagowanie agresją na dwóch gejów trzymających się za ręce. Prawo siódme. Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych. Oznacza możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub niezawierania go, przeprowadzenia rozwodu oraz ustanowienia innych opartych na odpowiedzialności form związków seksualnych. Przykład złamania tego prawa. Zmuszanie małych dziewczynek do wychodzenia za mąż za dużo starszych mężczyzn, co jest praktykowane w wielu krajach na świecie. Prawo ósme. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa. Obejmuje ono możliwość podejmowania decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa, o jego liczbie, różnicy wieku między potomstwem oraz prawo do pełnego dostępu do środków regulacji płodności. Przykład złamania tego prawa. Zmuszanie kobiet do zachodzenia w ciąży i rodzenia dzieci w sytuacji, kiedy one tego nie chcą. Prawo dziewiąte. Prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych. Prawo to implikuje, że poszukiwanie informacji dotyczących seksualności będzie realizowane na drodze nieskrępowanych, lecz naukowo-etycznych badań, a ich odpowiednie rozpowszechnianie będzie następować na wszystkich poziomach społecznych. Przykład łamania tego prawa. Cenzurowanie treści związanych z seksualnością. Proceder ten ma miejsce w wielu krajach. Prawo dziesiąte. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej.
Jest ona procesem trwającym od momentu narodzin przez całe życie i powinny być w nią zaangażowane wszystkie instytucje społeczne. To oznacza, że podczas zajęć z wychowania do życia w rodzinie, w Twojej szkole, masz prawo do rzetelnej, naukowej wiedzy zgodnej z międzynarodowymi standardami, np. Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Co oznacza, że nauczyciel czy nauczycielka tego przedmiotu nie może na tych zajęciach prezentować swojego światopoglądu czy informacji zgodnej z wyznawaną przez jego religią. Nauczyciel nie może na przykład mówić, że homoseksualizm jest chorobą albo że antykoncepcja hormonalna powoduje bezpłodność. Prawo 11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej. Seksualna opieka zdrowotna powinna być dostępna w celu zapobiegania i leczenia wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych. Jest to ważne na przykład podczas wizyty u ginekologa, podczas kiedy kobieta ma prawo do szacunku i życzliwości ze strony lekarza, anonimowości, to znaczy treść rozmowy ani informacja o stanie zdrowia pacjentki nie powinny wyjść poza gabinet, prywatności, to znaczy podczas badania w gabinecie nie powinny znajdować się osoby postronne, na przykład pani recepcjonistka. Prawo do uzyskania wszelkich informacji na temat stanu zdrowia, proponowanych badań, środków antykoncepcyjnych, leków, zabiegów. Ponadto kobieta ma prawo żądać, aby personel używał jednorazowego sprzętu do badania. Ma ponadto prawo odmówić wykonania badania, co do którego nie jest przekonana. Jeżeli lekarz naruszy Twoje prawa pacjentki, masz prawo złożyć skargę do dyrekcji przychodni, w której byłaś na wizycie. Możesz to również złożyć w izbie lekarskiej. Jeżeli lekarz odmówi kobiecie, dziewczynie przepisania środków antykoncepcyjnych z przyczyn pozamedycznych, na przykład powołując się na swój światopogląd, jest zobowiązany napisać uzasadnienie na piśmie oraz wskazać najbliższego ginekologa, który taką receptę wystawi.